Nazywam się Jerzy Piotrowicz, jestem prezesem Automobil Klubu Morskiego, który 31 maja obchodził swoje 75-lecie istnienia na terenie tutaj Wybrzeża. Jest najstarszym klubem automobilowym na Wybrzeżu, a jednym z najstarszych w Polsce. W tej chwili organizujemy imprezę, właściwie piknik, na którym chcemy przedstawić wszystkie nasze działalności, a więc samochody, pojazdy zabytkowe, pojazdy rajdowe i wyścigowe, karting, turystykę oraz ratownictwo drogowe. Jak 69 roku, 2120 pojemności, model 224, górnozaworowy. 2 lata po odrestaurowaniu. Czas odrestaurowania wynosił rok wieczorami. I musiałby być ciekawa historia, jest taka, że jak ją kupiliśmy z obecną żoną, tu przygotowywałem ten samochód przez rok, mieliśmy termin do 19 lipca, bo miała nas zawieźć do ślubu. I powiem szczerze, że przed ślubem, dokładnie w piątek, jeszcze była składana, w sobotę my żeśmy nie wiedzieli, czy nią dojedziemy w ogóle do tego kościoła, czy nie. No i się udało. Oczywiście linka do holowania była w bagażniku, jakby co, ale dowiozła nas. Po drodze zgubiliśmy prąd, ładowanie. Ale się udało i tak nas dowiozła, no i nie rozstaniemy się teraz z nią, bo to taki członek rodziny. Produkcji 1961, kończymy od 1971 roku. Ja jestem wychowawcielem od 18 lat, 100% oryginalny. Pierwszy powojenna konstrukcja Mercedesa. Cała sekcja motocyklowa, koledzy, którzy odrestaurowują i pielęgnują zabytkowe pojazdy, zabytkowe motocykle. Najstarsze z lat 30. ubiegłego wieku. Można obejrzeć, za chwileczkę pokażemy tutaj przegląd tych motocykli. Dzisiaj będziemy gościć około 10 maszyn zabytkowych motocykli. Za chwileczkę i razem poszukamy, dobrze? Tam jest karetka. Tak, nie, ale karetka jest zabytkiem, bo to jakby ta cała część to są pojazdy zabytkowe. Jest kolega, który tutaj dużo, żeby pomóc
że policjanci także są członkami tego automobilu. Dlatego nasza obecność jest tutaj najbardziej na miejscu. Dla dzieciaków, które odwiedzają nasz festyn, zapewniamy taką atrakcję, która się nazywa legitymacja małego policjanta. To jest legitymacja, którą dzieci zdobywają podczas całej imprezy. Na początek otrzymują od nas taką pierwszą kartę sprawności. Z tą kartą sprawności udają się do wszystkich punktów. Do kartingu, do ruchu drogowego, który stoi obok nas. Idą do pojazdów zabytkowych, idą do rajdówek, tam gdzie sport samochodowy pokazujemy. Pokazujemy też komunikację miejską, która jest elementem motoryzacji. Z taką karteczką do nas wracają. My wypełniamy im legitymację małego policjanta. Ona oczywiście służy jako poradnik bezpiecznego zachowania na co dzień. W związku z tym, że zbliża się koniec roku szkolnego bardzo szybkimi krokami, piękna pogoda, też dzieciom, które odpowiadają tu na pytania i zdają test małego policjanta, przypominamy o właściwych zachowaniach, bezpiecznych zachowaniach w czasie odpoczynku, w sezonie letnim, zachowaniach na kąpieliskach, podporządkowania się pewnym regułom, zasadom. Oczywiście, przy okazji legitymacji małego policjanta wręczamy odblaski, to są takie dwa rodzaje, które dzisiaj wręczamy. Wręczamy kodeks małego rowerzysty, mini kodeks rowerzysty. To jest też informacja. Myślę, że pakiet tych wszystkich rzeczy pozwoli dzieciakom miło spędzić wakacje, wrócić do domu, do szkoły, w nowym roku szkolnym. Szanowni Państwo, przypominamy, już w tej chwili Galeon Dragon będzie opływać rejs po porcie gdyńskim z przewodnikiem. Wy na ten rejs powtarzam? I już w tej chwili Galeon Dragon będzie opływać rejs po... Odwiedzamy ruch drogowy, Alfa Romeo. Pojazd zabytkowy zresztą widać, sport samochodowy, karting, autobus. Jak już będzie pierwsza pomoc stała, Państwo zdążą do niej podejść, to tak, a jeżeli nie, to zapraszam bez tej pierwszej pomocy. No i oczywiście radio wyrzutnictwo. I wypełniamy legitymację małego policjanta, która służy do zabawy. Rodzice są bez winy. Ja się wolę. Ktoś musi być winien. Tak? Jak się dzieje? Będzie fotka. Ej, co nie będzie fotki? Dobra, to sami sobie. Dobra, a to? No ostatnio. Nic nie stało. To może do przodu sobie pójdzie. Jo. Co masz tutaj?
Prawda? Jak my powiemy twoje imię. O, już kolega. Nie, nie ma, nie ma, już czasu. Bo w pierwszej pomocy jeszcze nie ma. Dobra. Słuchajcie, chłopaki, na rower pojedziemy? Tak. Proszę bardzo. Legitymacja od nas. My imię masz Stanisław, tak? Staszek, tak? Kodek. Proszę śmiało. Staszek. Oto fenomenalna Nysa polskiej produkcji. Rok urodzenia tego pojazdu 1989. Także nie jest taka najstarsza, ale wygląda już bardzo oldschoolowo. Nysa jest praktycznie uratowana przed śmiercią na złomie. Przedni właściciel używał ją tylko do kosztów i fakturowania cen benzyny, kiedy zmienił branżę. Samochód stał mu się niepotrzebny i jego ostatnim kursem miał być kurs na złomowiec. Ale udało się przechwycić ten niesamowicie cenny pojazd, uruchomić, jeździ, zapala, służy do dziś, przywozy mebli dla rodziny, dla własnej frajdy, no i wzbudza powszechne zainteresowanie. Co akurat dla mnie jako wielbiciela takich pojazdów i kolekcjonera jest najmilszą chyba wartością, jaką można czegoś takiego. Przesunę na rocznik model 105, rocznik 1983. Jest to taka mała modyfikacja w pomarszu, bo to jest silnik założony od Warburga 312, w których było produkowane w syrenach 103S, tak zwanej. Ten silnik od tej syreny został. Jest troszeczkę większa moc o całe 5 koni mechanicznych i większa pojemność 992 pojemność takim centymetrów sześciennych. No, remont trwał około 2 lat, żeby doprowadzić go do takiego stanu. Tutaj, to tak jak masz pierś, to tutaj zanim skaczasz, to pamiętaj, że jak piśniesz, to na mostu tak, pójdź tutaj, z tego stołu jednak połóżęce, połóż, tak, dobrze, to teraz się musisz pochylić bardziej tutaj, nie, proste ręce, tak, pochyl się, tak, dobrze, i napisz tak, mocno, jak najmocniej podać, mocno, śmiało, mocno, śmiało, to się musi mocno pochylić. Przypinka z okazji 75-lecia automobilu pomorskiego. Proszę Cię bardzo. I powodzenia. Dziękuję bardzo. Tak, chcesz się przejść też? Na pewno chcecie przejść. Proszę bardzo. Tak, ja powiem to stąd podłożę, bo to są... Śmiało, śmiało. Każdy może... Proszę się proszę. Szerokiego kubę, proszę. Pan będzie dzielny. Mały dzwonek, tak, bo on ma dwa karetki przecież. No, zapraszamy po legitymację małego policjanta na test. Zapraszam. Ja proszę bardzo. Takiego czy takiego? Jaki pan chce? Jakie wasze imię? Karteczkę bierzemy. Małego policjanta, poda się mi tam. Ja, poczekaj. Tak, tak. Mam to taki obraz, który jest w rękę i siłą rączkę zakładany, co? Tak, proszę bardzo, dla ciebie. Jeździsz rowerem Hoga? Nie było nigdy problemu. Proszę. A co? Koła i wrzałek, tak? Już. Ściany ZSRL. Ale to jest pierwszy pomoc.
Zapraszamy. Bilety na Red Race możecie Państwo nabyć tylko i wyłącznie na pokładzie naszego stanu.